Pan profesor Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, liczba patentów w poszczególnych państwach jest swoistym kryterium nowoczesności i postępu technicznego i tak naprawdę o miejscu Polski w Europie i świecie właśnie zadecyduje stan gospodarki oraz także to, co robimy w dziedzinie badań, rozwoju i nauki. I z tego punktu widzenia stan jest niezadowalający, dlatego że myślę, że to sprawozdanie nie w pełni oddaje dyskusję, w której były również głosy, nie chcę powiedzieć krytyczne, ale wątpiące. Dlatego sprawozdanie nie zostało przyjęte jednogłośnie przy 5 głosach wstrzymujących. Ja w imieniu Klubu Poselskiego SLD w zasadzie chcę je poprzeć, ale te wątpliwości dotyczą różnych kwestii. Przede wszystkim my jako Polska mamy bardzo mało patentów. No wystarczy powiedzieć, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która istnieje od 24 lat, która przechodziła rozmaite koleje, była szczególnie znacząca w pewnych okresach, bo miała też kryzys do 1999 roku, w momencie, gdy żadne z naszych państw, najpierw trzech, gdy istniała Czechosłowacja i później czterech, już Czechy, Słowacja, Polska i Węgry, nie wstąpiły do Unii Europejskiej. Otóż nie ma tak bardzo rozwiniętych struktur, jakby się chciało, więc jeżeli ten Wyszehradzki Instytut Patentowy to zmieni w ważnej kwestii, bo do tej pory na przykład działa Międzynarodowy Fundusz Stypendialny dla Młodych Ludzi i Nauki, to byłaby to rzecz bardzo potrzebna. Ale, powiedzmy o tym ale, otóż to dobrze, że Instytut ma działać jako międzynarodowy organ poszukiwań, międzynarodowy organ badań wstępnych. Być może dzięki temu skróci się czas na oczekiwanie na rejestrację poszczególnych patentów. Ale jest w filozofii takie pojęcie brzytwy Okhama. Czy należy mnożyć byty ponad potrzeby? Dlatego, że do tej pory mieliśmy do czynienia z trybem krajowym, klasycznym, przed urzędami patentowymi w poszczególnych państwach, trybem regionalnym przed Europejskim Urzędem Patentowym na obszarze tylko 38 państw, a w Europie jest państw 50, uwzględniając mini państwa, i tryb międzynarodowy na podstawie układu o współpracy patentowej, którego stronami jest 148 państw. Atuty są ewidentne. To są atuty językowe, to znaczy, że będzie można składać wnioski w językach poszczególnych państw członkowskich, a więc w języku polskim, nie trzeba będzie tłumaczyć na angielski, francuski czy niemiecki, i także koszty. Ale ja w pytaniach poruszę też szereg kwestii, które wydaje mi się wymagają uregulowania, więc mam nadzieję, że to zda egzamin, ale szczerze mówiąc dopiero z perspektywy kilku lat będziemy mogli ocenić, jak to funkcjonuje. Dziękuję bardzo.